Szanowni Państwo, będąc w Wietnamie, gość kontroluje paszport i pyta kierownika: kierowniku, a co to w ogóle za zdjęcie? Czy to ty, czy to nie ty? Ja mówię, że to ja. On patrzy i nie chce mnie przepuścić. Dzień dobry, nowy dzień i ważny dzień, bardzo ważny. Zostawiam tak otwarte. Czemu ważny dzień i czemu nowy dzień? Nowy, bo nowy, a ważny ze względu na to, że wracamy do Europy, wracamy do Polski. Co prawda lot mam dopiero za 12 godzin, więc jeszcze muszę się gdzieś podziać ze swoją osobą. Myślę, że gdzieś sobie po prostu usiądę i będę montować odcinki, żeby zdążyć z materiałem. No tak no, na jakąś refleksję zbiorę się po śniadaniu, bo energii brakuje. I moi drodzy, wracamy już, ta seria się kończy. Ta podróż się kończy, ale jak wiadomo, jeżeli coś się kończy, to coś się zaczyna. Więc ostatnie godziny w Azji. Zobaczcie, jakie kamienie przytargali. Ciekawe po co, ale ten jest bardzo ładny. Taki wielki stół to by się przydał. Pani sprzedaje mięso, ryż i ten. Please one. Fajnie. Tutaj sosidła. Tutaj napoje można sobie, wiecie, też wziąć kubeczek. Naraz weźmiemy. Pomoże kolega. Słuchajcie, herbatkę rozwodniona. Thank you. Herbatkę rozwodniona. Ja tutaj wcześniej już jadłem i się dziwiłem, że wczoraj w ogóle było zamknięte, ale może coś było. W każdym razie mają bardzo dobre jedzonko. Tego dziadostwa nie jemy, to jest bardzo ostre. To jemy, to jest taka zupka, taki napar z ziół, to jest super. Sos sojowy, który się delikatnie tutaj wlewa, delikatnie, troszkę się go wlewa po to, żeby maczać sobie mięsko, które jest tutaj. Tak wygląda porcja, uwaga, za 3,50. Słuchajcie, to jest porcja, którą kierownik masę zbudować mógłby, gdyby codziennie jadł u szefowej. Mega miejscówka, bardzo dobrzy ludzie. Co ja wam powiem, smacznego. Ulice w Wietnamie sprzątane są w miastach bardzo regularnie, więc syfu nie uświadczysz. Bardzo mi się to podoba, ale trzeba zauważyć, że tego typu działania mówią o tym, że kraj dobrze stoi ekonomicznie. Bo jeżeli kraj źle stoi ekonomicznie, no to syf jest. No bo nie ma kogo zatrudnić, znaczy kogo jest, ale nie ma komu zapłacić. O to chodzi. Ja wciąż nie wiem, czy to jest taki typ ryby. Chyba taki typ ryby. No bo kto by je skurował bez na żywo. A tutaj co sprzedają? Proszę zobaczyć, ropuchy sprzedają. Ale duże. Przysmak tutaj. Co tam Halinka? Halinka. Halinka sobie spokojnie siedzi. Słaby żywot. Słaby żywot. Powiem tyle. Wy byście nie chcieli tam siedzieć. Ja zresztą też. W Wietnamie jak hajs chcesz wymienić, to przychodzisz do złotnika. Kurs znacząco lepszy niż w banku czy w jakimś tam exchange place, czyli miejscu, gdzie możesz sobie spokojnie, wiesz, gdzieś tam wymienić. Zawsze u złotnika. No i zawsze trzeba się przytargować. Jak powie coś tam, będzie się, wiecie, no kręcił, że nie, no to mówisz: elo, mordo, idziesz do kolejnego. Kupiłem loda. Idąc tutaj, rozmieniałem sobie pewną kwestię, która została poruszona na ostatnim live'ie, a mianowicie kwestię tego bezpieczeństwa. I ktoś zapytał: Tomek, a ty się nie boisz ogólnie, że jak jesteś w podróży i coś ci się stanie, to nie będzie komu ci pomóc? I powiem szczerze, że kiedyś się bardzo obawiałem tego, ale w rzeczywistości no nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Jak cię będzie blokować taki strach przed podróżą, że coś się wydarzy, no to nigdy nie pojedziesz. Ale u mnie na przykład, w moim przypadku bywa tak, że jak coś się dzieje, jest jakaś naprawdę taka strogo zła sytuacja, to wyobraźcie sobie, że zawsze się znajdzie ktoś, kto mi pomoże. Ja myślę, że jak się człowiek odważy i ruszy, to wszystko dookoła będzie mu sprzyjać. No i ja jestem dobitnym przykładem tego. Coś mój selfie z tych się połamał. Lipa. Zauważyliście pewną
kwestię, a mianowicie kwestię biegunkową. Czy zauważyliście, że w Tajlandii, Kambodży, zarówno w Wietnamie tego typu problemów nie było? I to pokazuje, że te kraje, te trzy kraje, które wymieniłem, pod względem higienicznym przeskakują Indie oraz Bangladesz. Po prostu no miażdżą higienicznie. A kolega Czary co tutaj robi? Czaruniu. A, Czarek mnie trochę olał, no ale co tam, jak kierownik nie wie, jak się w ogóle w Wietnamie woła psy, chyba się woła hał, tak o tak się woła. No zobaczcie, jeszcze święta i po świętach. Powiem wam, że w podróży święta nie dają takiego klimatu. Siema Czarek. Święta w podróży to nie to samo. Nie ma śniegu, nie ma ogólnie w Wietnamie, na przykładzie Wietnamu powiem wam. Ci ludzie aż tak nie celebrują to śmieci, dobra, tak nie celebrują tego, więc nie czuć tego całego takiego klimatu. Dobra, żeby tutaj nie przejechał, idę na główną ulicę. Ja to jestem szwendarz, autentycznie. Zobaczcie, kurze piórka, do taka zmiotka do czyszczenia kurzu. Dziewczyny się patrzą, jakiś gość przyszedł z brodą łysy i do tego kameruje. Co za ty. Mamy kolejnego Czarka na radarze, uwaga. Coś mnie namierza, Czaruś. Jesteśmy kumple. Bez szczekania, bez wąchania. Dobra. Kurde, całe sandały mam teraz mokre. Wlazłem w jakieś gówno tutaj na bazarze. No nic no. Nie wygląda to, ojejku, jak śmierdzi mięsem. No to są pomyje od mięsa. Nie no, to fajnie. Sandał w pomyjach od mięsa. To moi współtowarzysze w samolocie na pewno będą zadowoleni. Witam serdecznie. Pamiętajcie, w takich alejkach. Witam serdecznie, szanowną pani. Zobaczcie, jakie krabiki. Tutaj szefowa przygotuje jedzonko. Tutaj jeszcze jakieś, nie wiem co to jest. Nie, to są chyba już wyciągnięte z kraba. W takich miejscach, jak widzicie, takie stoliki z takimi krzesełkami, to jest oznaka tego, że najlepiej tutaj jeść, bo świeże, bo tanio. A jak jest tanio, to jest zawsze dobrze. Wszyscy o tym wiemy. Wychodzę z bazaru i przebijam się do głównej drogi. Na autobus miejski. Tylko pytanie, gdzie jest autobus miejski? Witam kierownika. Kierownik naczynka sprzedaje. Po 39 tysięcy kilogram. Kurde, tanio. Po 6 złotych kilogram. Albo jedna sztuka, no nie dojdziesz tołku. Proszę powiedzieć, gdzie jest przystanek? Bo ja to nie wiem. A ze mnie to jest gapa, bo zostawiłem, moi drodzy, w lodówce, w hotelu. Zostawiłem rarytasy. Taką mrożoną kawę zostawiłem i tam jeszcze kilka innych rzeczy. Ale tak to jest, jak człowiek się zbiera, ta głowa myśli zupełnie o czym innym. Już nie będę wracać. Przechodzimy, dawaj. O, ładnie. Udało się. Mamy przystanek. Kierownik się pyta, jak przejść tą ulicę. Gęsto jak w Bangladeszu. O, mi się udało. Ty. No to ja też ładuję. 3, 2. Ale gęsto, ja pierdzielę, jak marmolada. 3, 2. No nie, no za gęsto. O kurde, jak one przeszły. Ale beka. No nic, do odważnych świat należy. Elo, mordo. Albo ktoś mnie przejedzie, albo ja kogoś przejadę. Uwaga, przeskoczymy. Hop, jeden, drugi. Cholera. Dawaj. Siu. O kurde, ty, to było na grubo. Powiem tak. Jestem w parku, sobie chilluję. Nagrałem podsumowanie podróży. I
ktoś by się zapytał kierowniku, co ty będziesz przez 14 godzin i 50 minut robił na tym locie. Już wam pokazuję. Patrzcie na to, jaką książkę sobie ściągnąłem. Nie wiem, czy czytaliście. Długo się zabierałem, żeby przysiąść do tej książki. To jest Orwell, rok 1984. I książka trwa, to jest audiobook. Książka trwa 9 godzin 37 minut. Więc dzisiaj podczas lotu 14, prawie 15-godzinnego będę mieć możliwość posłuchania tej futurystycznej opowieści. No więc jestem podjarany. Jeśli ktoś czytał, to dawajcie znać. A ja tymczasem będę zbierać się w stronę lotniska. Mam mniej więcej 1,5 kilometra. Coś po drodze sobie jeszcze oszamię. A tutaj, moi drodzy, widzicie, ogólnie powiem wam, że Wietnamczycy naprawdę trzymają formę. W tych parkach to oni przychodzą, ćwiczą, ruszają się, rodzinami nawet. To jest coś, z czego powinniśmy brać przykład. Oj, kierowniku, to ty sobie pojeździł przez te 2,5 miesiąca. No właśnie, kierowniku, teraz czas na Podlasie może, żeby zrobić. Ktoś na live powiedział, kierowniku, zrób serię z Podlasia. Kierownicza flaszka. Kierownicza flaszka. O kurde, to by było grubo. Moi drodzy, zauważcie, że w Wietnamie jest bardzo dużo motorów, a praktycznie w ogóle nie ma rowerów. Pierwszy raz jestem w kraju, w którym brakuje mi rowerów. Ale z drugiej strony, jakbyśmy połączyli rower i motor, to oni by się normalnie powypadkowywali. Nie no, kraksy by były na każdym kroku pewnie. O właśnie, tutaj chyba sobie zjemy coś, co? To są nasze klimaty. Mamy tutaj makaron? Nie mamy makaron. Jakieś takie bułki z baleronem. Nie wiem, co to w ogóle było, ale ja tego nie jem. Moi drodzy, byłem na jedzonku. Pan mnie niestety trochę oszukał, trochę się czuję oszukany. Ale właśnie kupiłem herbatkę u koleżanki tutaj na takim stoisku, wydając tym samym ostatnie dongi wietnamskie. I mam tylko i wyłącznie kolekcjonerskie dongi w plecaku, a już te, którymi miałem płacić, już wszystko zostało wydane. To mi się bardzo podoba, ponieważ nie zostało żaden dong nie został, który ma się walać, a tam jest lotnisko. Więc wypijemy sobie herbatkę i ruszamy na lotnisko. Herbatka z lodem. Lód nas nie powinien pozamiatać. Herbatka taka. Nie wiem, czy widać. Ci plus. Mam nadzieję, że jakaś super moc będzie. Moi drodzy, jesteśmy na międzynarodowym lotnisku w Ho Chi Minh i za godzin 4 mamy odlot. Bardzo ładnie to wszystko się ułożyło. Patrzcie na to. Kierownik wpadł na lotnisko i już się kieszeń popsuła. Zamek się zepsuł. Wyskoczył z szyny. Nie mam teraz jak zapinać kieszeni, ale lipa. Dobra, idę pomału się odprawię, żeby już mieć to za sobą. Na niektórych lotach już tutaj widzę, że są opóźnienia. Ale muszę przyznać, że jestem zaskoczony, jak wiele destynacji można się udać z tego lotniska. W szoku jestem. Jest 23.10, ale niestety, patrzcie, zaraz przeskoczy. Aha, tutaj jest kolejny, 005, Londyn, bramka A. Idziemy. Wiecie, moi drodzy, co najbardziej lubię w tym plecaku? Że ten pas biodrowy można schować i w momencie, nie wiem, czy to dobrze widać, w momencie, kiedy schowasz ten pas biodrowy, to plecak wygląda na mniejszy i nie wygląda na taki trekkingowy. A trzeba zaznaczyć, że jak kierownik lata, no to zawsze jak tam, nie wiem, z podręcznym i podręczny ma mieć tylko 7 kg, a jednak ma 8, no to kilogram jest za dużo, więc wizualnie w momencie, kiedy schowasz ten pasek, no to nikt się do ciebie nie przyczepi. Oczywiście do mnie się nikt nie przyczepi. Może się przyczepić, żebyś postawił ten, ale jak schowasz to wygląda tak na taki, wiesz, taki plecaczek tylko. No i o to w tym wszystkim chodzi. Myk kierownika. Fajny myk ze schowaniem tego. No to tak sobie kierownik radzi. Ja już dawno się tak nie nastałem. W kolejce po bilet. Proszę bardzo, jest bilet. Gate 18. Jeszcze muszą bagaż sprawdzić.
Jezu, całe życie w ogóle trauma z tym namiotem. Słuchajcie, całe życie jeżdżę z tym namiotem i całe życie mam traumę z tymi patykami od namiotu. Nie wiem. O kurde. Badajcie, ile ludzi do kontroli. Ty. O kurde, to trzeba szybciej. 40 minut zostało. Ale jaja. Ale narodu. Przyspieszenie. Jeden. Drugi. No i szybciej jest. Jest szybciej? Jest szybciej. Znowu nie chcieli mnie z tym namiotem przepuścić. Ale się schytrzyłem. Ktoś napisał w komentarzu: kierowniku, czemu ty? Momencik, momencik, bo mam 15 minut do lotu. Okej, już widzę. Kierowniku, a czemu ty im tam zdjęć nie pokazujesz? To wybrałem, słuchajcie, kilka takich zarąbistych zdjęć z gór i mówię tak, słuchajcie, bo ja to kocham góry. To jest namiot, tam się śpi, pokazuję 5 zdjęć, ogarnięte. Nie ma najmniejszego problemu, słuchajcie, działa, nie? Bardzo dziękuję temu, tej osobie, która podpowiedziała z tymi zdjęciami. No momentalnie działa. Londyn, coś na czerwono tutaj, gate change. O kurczę, ty. Na jaką się zmienił? Ale świry. 18 i nie pokazali, na jaką się zmienił. Na ostatnią chwilę. Ty, zamknęli? No bez kierownika to nie jedziemy. To nie latanie. Kiedy kierownik leci bądź jedzie pociągiem, co się dzieje? Jest zawsze dziecko. Po lewej stronie mamy takiego maluszka małego. Powiedziałbym z 8 miesięcy. Pipek ma. No niestety pipka nie wyrzucę przez okno, bo w samolocie okno się nie otwiera. Ale będziemy lecieć Boeingiem 787, myślnik 9. Nie wiem, co oznacza 9. W każdym razie pokazuję wam, że jest to wyrąbiście duży samolot. 14 godzin, 50 minut przewidywany czas podróży do Londynu. Może się przeciągnąć, a może się nie przeciągnąć. Może będzie troszkę szybciej, zobaczymy. W każdym razie najdłuższy lot, jaki w swoim życiu odbywam. Najdłużej kiedyś leciałem 12 godzin, chyba z Chin. No, ale nigdy 14 godzin 50 minut. Będą korzenie z tyłka wyłazić. Tutaj koleżanka z Chin. Się już zapoznałem. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all. Drodzy, jak będziecie kiedyś wybierać linie lotnicze, to bierzcie Bamboo Airways, ponieważ normalnie kierownik jest tak najedzony, nawet piwo dają. Czujecie to? 3 posiłki, żeby kierownik masę zrobił, owoce, warzywa, no jest gruba. Przylatuje Warszawę, lecimy na Londyn, praktycznie Londyn Gatwick. Taki kawał drogi muszę zrobić, żeby później polecieć sobie do Włoch i z Włoch dopiero do Warszawy, czyli taki po prostu koło. Bez sensu, nie? Ale było najtaniej. Udało się, moi drodzy, wylądować.
się na to. Ale ciekawy pomysł. Szanowni Państwo, będąc w Wietnamie, gość kontroluje paszport i pyta kierownika: kierowniku, a co to w ogóle za zdjęcie? Czy to ty, czy to nie ty? Ja mówię, że to ja. On patrzy i nie chce mnie przepuścić. Mówi: kurczę, szefie, mówię, to było 10 lat temu, nie ma co się dziwić. Czekajcie, tutaj chyba muszę się odprawić. Mówię: 10 lat temu było. Szefunciu, ja się zmieniłem całkowicie. Z 10 minut tam stałem, zanim załapał, posprawdzał wszystko i się zgadzało. No muszę zmienić paszport w takim razie, ponieważ moja facjata diametralnie się zmieniła od tamtego czasu. 10 lat też byłem innym człowiekiem. Komedia. Terminal północny. Trochę się tutaj na tym gatunku pogubiłem, moi drodzy. W każdym razie pomalutku zmierzamy, jak to się mówi, do celu. Proszę bardzo. Zobaczcie na to. Jaka pogoda kierownika została. Deszczowa. Trochę śniegu gdzieś tam, gdzie niegdzie widać. Kierownik nieprzyzwyczajony. A zimno. Ubrań nie ma, proszę zobaczyć. Powiedziałbym weselny klimat podróżniczy. Miał być koniec, ale jest tak zimno, że ja po prostu normalnie nie wiem, co, jak wyrazić to najprostszymi słowami. Po prostu normalnie sandał nawet nie daje rady, skarpeta nie daje rady. Jest tak po prostu kosmicznie zimno, że ja normalnie nie dam rady chyba. Jeszcze do Milanu i z Milanu musimy się przejść do Warszawy. Zmontowałem jeden odcinek tylko w czasie oczekiwania w 4 godziny, bo tak zimno, że normalnie mózg nie pracuje. Kierowniku, toż ty nieprzygotowany na takie rzeczy. Toż to nie dla ciebie takie pogody. Nie, źle było. Źle było w Azji. Mógłbyś tam dom kupić. Stać by cię było na pewno szybciej niż w Polsce. Hankę byś sprowadził. Dobrze by było. Byłoby dobrze. A nie, się zachciało wracać do Polski. A po co to komu? Kierowniku. Po co to komu? Ja się pytam. Po co te nerwy? Po co komu stres? Śmieszek na dzisiaj. No jestem w Gatwick, pod Londynem. Zimno jest, więc poszedłem kupić kawę, żeby się delikatnie rozgrzać. Patrzę na te ceny. Ta cena to 3,5, moi drodzy, funciosza. No to dużo. 3,5 funciosza to jest 18 zł. Myślę sobie, nie no, to biorę jakąś najtańszą. Filtrowana kawa, filtrowana 1,60 zł. Znaczy 1,60, no to jakieś tam 9 zł. To już tam przejdzie. Ale do tej pory nie wiem, czym się różni tamta kawa droższa od tej filtrowanej. Jeśli ktoś wie, to powiedzcie. Zdrowie wasze. A w Wietnamie 4 razy tańsza. Skąd taka dysproporcja? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. A można było zostać w domu i spokojnie sobie odpoczywać. Proszę, kierownik nieprzygotowany totalnie pada, a czarny brat na bramce wszystkich kosił za bagaż. Tak sprawdzali, że ja w szoku jestem. Nigdy nie widziałem, żeby tak sprawdzali pieczołowicie. No i ludzie jeden po drugim dopłacali za bagaż. Kierownik wpadł i akurat udało się nie dopłacać, ale jest zimno. Co ja tutaj robię? Ale zimno. Jak zimno. Dyrektorze, odpalaj grzanie. Co to jest? Nie no, klimat. Nie, trochę ciepło. Nie jest źle. Nie ma lipy. Wszystko mokre. Skarpety do cna przemoczone. O, ta podróż to chyba będzie bardziej hardkorowa niż całe 2,5 miesiąca podróży. A to kierowniku do Milanu teraz, a z Milanu do Warszawy. I z Warszawy trzeba jeszcze do domu dojechać. O kurde. To gazetkę chociaż poczytam. Ale ja nie no, mówił, że w lataniu samolotem mi
najmniejsze prawdopodobieństwo jest zgubienia duszy. Tam wyluzuj i tam pomalutku. Można by było się zatrzymać na jakieś narty, ale nie tym razem. Wybrać trzy narodowości, z którymi nie chciałbym współpracować, to na pewno byliby to Włosi, Grecy i Hiszpanie. Nie chciałbym z takimi ludźmi robić interesów. Dobra, wychodzimy. Zmieniłem mi lot. Było o 20:40, jak Boga kocham. O godzinę opóźniony. Gnojki. Autentycznie, i teraz już usunęli tą informację. Ale cwaniaki ty. No my się tak bawić nie będziemy. O co w tym chodzi? Dziki drogie. Czyli to jest ponad 3 godziny. 3 godziny 5 minut. W takim wypadku linia lotnicza musi zapewnić, w tym wypadku Wizz Air, jeżeli jest powyżej do 3 godziny, to musi zapewnić voucher na żywność. Jak jest tam 5 godzin, czy coś takiego, czy troszkę dłużej, no to już wchodzi w grę jakieś inne benefity. Więc pamiętajcie o tym, że każda linia lotnicza, jeżeli jest opóźnienie, coś wam, w zależności od czasu, jakie to opóźnienie jest, coś wam jest w stanie zaoferować. Pamiętajcie, że jeżeli sami z tym nie przyjdą, to warto się po prostu do nich udać i powiedzieć, ej mordo, fura nie przyjechała, to czas najwyższy tutaj przysmarować. No i zobaczcie, ostatnia prosta do domu, no i takie kłopoty. Będę w Warszawie o godzinie 2, bo jakbym pojechał SKM-ką, to wsiadam z lotniska prosto do SKM-ki, a tak będę albo jechać autobusem, albo jechać taksówką, więc muszę wyjść z tego lotniska, a ja nie mam ubrań, a zimno, o matko. Moi drodzy, 3,5 godziny spóźniony samolot do Warszawy z Milanu, ale w końcu jesteśmy, dotarliśmy. Powiem tak, to była długa podróż, ewidentnie za długa i ewidentnie za zimna. Niby nie ma ubrań, ale wymarzłem. Ktoś zapyta, a czemu w ogóle nikogo nie ma? No słuchajcie, nie ma co się dziwić. Trzecia w nocy albo trzecia nad ranem. Dwie konkluzje na sam koniec. Pierwsza to taka, że w samolocie z Włoch do Polski było bardzo dużo Ukraińców. Bardzo dużo, aż byłem po prostu tak zdziwiony. A druga konkluzja, że tutaj się nic nie zmieniło po przyjeździe. Tak jak wyjechałem, tak i przyjechałem. I tak jakby świat się w ogóle nie zmienił tutaj, w tej Warszawie, tutaj tak. Z tego też miejsca serdecznie dziękuję za podróż. Mam nadzieję, że podróż wartościową. Podróż, powiedziałbym, szaloną poniekąd. Przez Indie, Bangladesz, Tajlandię, Kambodżę, aż do Wietnamu. No i z Wietnamu wracamy do Polski się zregenerować i pomyśleć nad kolejną destynacją. Dajcie znać, jaka destynacja byłaby dla was ciekawa. Dajcie koniecznie znać, pomyślę, rozważę. A tymczasem, moi drodzy, dbajcie o siebie, oglądajcie stare serie, ponieważ warto. Zobaczycie, jak kierownik się zmienił od tamtego czasu. I cóż, zostawiajcie też łapeczki, komentujcie. Trzymajcie się, moi drodzy. Słuchajcie, tym krótkim zakończeniem, tak, już teraz kończymy, już na pewno, tym krótkim zakończeniem żegnam was, moi drodzy. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że u was cieplej. Czołem, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wspólną podróż. Cześć, biegnę. Fuh.